Auto dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej będzie już czwartym nowym samochodem, które zakupiliśmy na potrzeby Straży Pożarnych w tej kadencji. Wcześniej podobne zakupy mogliśmy jako samorząd gminy sfinansować dla Handlówki oraz dla miejscowości Kościna. Wszystkie te samochody są elementem budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwratowniczego. Aktualnie posiadamy wóz IFA, to jest wóz z roku 71, więc leciwy. W chwili obecnej będziemy posiadać samochód typu średni, również MAN. Jest to samochód w pełni przystosowany do wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych. Tutaj, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne i nie tylko, bo Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Straże Pożarne również mogą liczyć na pomoc rządu, pomoc państwa i ta pomoc jest, chociażby przy zakupie samochodów pożarniczych i tak jak tutaj w Kraczkowej cieszymy się z podpisanej dzisiaj umowy na średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Kraczkowej, gminy Łańcut, ale również wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować. Koszt samochodu to jest 900 tysięcy złotych, w tym współfinansowany jest ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 425 tysięcy, ze środków gminy Łańcut to jest 450 tysięcy i 25 tysięcy złotych to jest wkład własny. Bezpieczeństwo kosztuje, stąd i nakłady finansowe, które jako samorząd ponosimy na ten cel, także rosną. No ale liczymy na to, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom, naszemu mieniu. Cieszymy się z tego, że mamy coraz lepszy sprzęt, coraz nowsze samochody i obyśmy jak najrzadziej z tych samochodów po prostu korzystali.